Staram się ten wolny dzień wykorzystać dla poprawy samopoczucia psychicznego, fizycznego, a więc zajmuję się wyłącznie swoim ciałem. Przysiaduję w wannie, robię maseczkę na twarz, po prostu odpoczywam. Aha, no i jeszcze święto 1 maja kojarzy mi się z poznawaniem folkloru narodowego, ponieważ w miasteczku, w którym mieszkam, zawsze odbywały się festyny. Oczywiście, były to, przyjeżdżali ludzie z różnych zespołów folklorystycznych, panie, panowie w różnym wieku, zespoły dziecięce również były. Kiedyś na przykład pamiętam taki festyn i była pyszna grochówka żołnierska. Naprawdę bardzo dobra była ta grochówka. Co jeszcze pamiętam? No ja niestety nie występowałam w żadnym baleciku pierwszomajowym. Ja tylko jako, ja w mundurze harcerskim tak szłam, takim zuchowym właściwie. I machałam sobie chorągiewką. Ale to ja raczej były przyjemne takie chwile. No i te festyny wszystkie kończyły się ogólną zabawą, taką potańcową, trwała do rana, prawda? Ja z reguły do rana nie bywałam, nie wiem więc jak przebiegło całkowite zakończenie. No chyba to wszystko. 1 maja kojarzy mi się z plastusiem, z plastusiowym pamiętnikiem, ponieważ kiedy byłam w pierwszej klasie, mama jako plastyk szkolny miała zamówienie na wykonanie wielkiego plastusia, który miał nieść uczeń albo uczennica klasy 8. Ale ja niestety tak zżyłam się z owym plastusiem, że nie chciałam się z nim rozstać i jedyne wyjście było takie, że tego plastusia na czele szkoły będę niosła sama, ale niestety przeliczyłam się własne siły. I jak z relacji rodziców wynika, kiedy pochód naszej szkoły zbliżał się już do trybuny, to wszyscy szli w równym szeregu. Plastuś zataczał się od chodnika do chodnika, ponieważ nie miałam siły niestety już go nieść. I przed całą trybuną wyłożyłam się z plastusiem jak długa. Był to już ostatni udział w pochodzie. No, po pierwsze skompromitowałam się totalnie. W szkole podstawowej nie dopuszczano mnie już do pochodu, a w szkole średniej i na studiach byłam dojeżdżająca, co dawało mi ulgę zwolnienia z pochodu. Po pierwsze, kojarzy mi się to z dzieciństwem. Babcia pozwalała mi zawsze 1 maja nałożyć podkolanówki oraz sandałki. Mam też wspomnienie pewnej pieśni, którą musiałyśmy odśpiewać w liceum, w chórze szkolnym, nawet chyba to była jakaś akademia filharmonii, ale z tej pieśni, śpiewanej na 3 głosy, pamiętam tylko 1 głos i 1 zwrotkę. Prowadź nas partio, prowadź nas partio nasza, prowadź w epokę urodzaju, prowadź nas. 1 maja kojarzy mi się ze świętem, znaczy przede wszystkim ze świętem, które zawsze pamiętaliśmy, jako Dzień Ludzi Pracy. Najważniejsza była defilada, żeby wszyscy pracownicy byli obecni na pochodach. I to było najważniejsze. Proszę pana, święto było, to wiadomo, że to było dla wszystkich pocieszające najbardziej. No i cóż, jeszcze najbardziej się cieszyły dzieci z tego wszystkiego, bo one widziały tą defiladę kolorowo, pięknie urządzone było, wyglądało bardzo ładnie. Także no cóż, można więcej powiedzieć. Pracownicy byli bliżej dyrekcji, chociaż przez moment. No, chociaż widzieli ich niby z daleka, ale fakt było, że robotnicy w tym momencie czuli tą jedność, byli złączeni, a w tej chwili ta jedność się tylko w strajkach wyraża. Mamy tę chwilę, gdzie możemy się razem spotkać. Musimy nie zapomnieć o tym, że robotnicy to jest jednak duża grupa. I że według mnie to jest takie raz w roku święto potrzebne, żeby ci mieli no chociaż czuli tą swoją siłę razem. I robotnicy powinni być bardziej doceniani. A teraz no to jest, cóż, szary robotnik, jak to się mówi. Ja muszę powiedzieć, że nikt się z nim nie liczy. Jestem raczej pracodawcą, ale w sumie jestem za. Czasy też się zmieniły, no teraz pochody, no nie wiem, czy to po prostu
powiem pan, co komunizm wróci chyba, no to ciężkie sprawy są życiowe przede wszystkim dla nas, no. A co pan mówi na Wałęsę? Na Wałęsę? Mhm. To znaczy, ja o tym człowieku wolę nie mówić. Aha, rozumiem to. No nie wiem, ja panu nie powiem, nie wiem, nie wiem. Chyba musi pan kogoś innego zapytać, no nie wiem. Pierwszy maja kojarzy mi się normalnie, wie pan, z dawniejszym świętem normalnie pracy, wypoczynku i to wszystko, co mogę powiedzieć. Nic, wie pan, jeżeli chodzi o politykę. To mnie nie interesowało nigdy. Zawsze dobry wypoczynek, nie? No bo to zawsze się odpoczywało, nie? Człowiek czekał 1 maja, no niekoniecznie to musiało być... Tradycyjnie. Ważne było, że dzień wolny. Dzień wolny, nie? To było ważne, nie? A nic poza poszło tym. Poszło się troszkę na słońce, na powietrze. A poza tym to nie jest święto komunistyczne, to co ja się domyślam, nie? I sobie przypominam, nie? To wymyślono chyba w Chicago tam, w którymś latach tam, nie? 30. daje mi się, nie? I to wcale nie musi być... Tylko, że komuniści to tylko zrobili to do, na piedestał dali strasznie to święto, nie? I to tylko to można powiedzieć. Nie? I zawsze było ładnie, a teraz się zanosi brzydko, no i to można to powiedzieć, nie? No. 1 maja kojarzy mi się na pewno obchody, to znaczy pochody konkretnie, bo w szkole oczywiście żeśmy się zbierali. Maszerowaliśmy Piotrkowską. Było to na pewno takie święto naprawdę wesołe. A poza tym na pewno piękna pogoda. Zwykle. A w polityce... Aha, bo to jeszcze pan nagrywa. No co jeszcze? No spotkanie z młodzieżą, spotkanie, prawda, ze znajomymi, bo to naprawdę było święto. No i mnóstwo festynów. Oczywiście, tak. Także to było w sumie święto od rana do wieczora. A jeśli była brzydka pogoda, to oglądało się w telewizji, prawda, sprawozdania z innych miast, a nawet i z innych stolic. Także w sumie to naprawdę, a teraz to jakaś tradycja zanika. Może ta ostatnia sytuacja, która w tej chwili jest w tej Polsce i tak zawsze mam na myśli 1 maja tego naszego kochanego pana prezydenta. Mówię to przez duże K. Bo mam, wie pan, inne zdanie niż wszyscy ci, których oglądamy w telewizji. Jak na niego patrzę, to mi się zawsze 1 maja i te rozruchy w 80. przypominają. To jest to moje takie odczucie pierwsze. Wie pan, nawet bym powiedziała, że nawet dobrze, że nie ma pochodów. Bo te pochody były takie raczej wymuszone. Raczej nie. No, wydaje mi się poza tym, że było dużo pieniędzy się wydawało niepotrzebnie na baloniki, chusty, chorągiewki, co w sumie to nic nie dawało. Jakieś przymusowe odhaczanie się po prostu będąc na tym święcie, nic poza tym. Szkoda czasu było po prostu i pieniędzy wydawane na tego rodzaju święto. To jest piękne, ale jak se każdy jest w domu i ma sobie jakoś tak spędza czas, jak sobie życzy, prawda? A nie przymusowe jakieś chodzenie na defilady. Wesołych tak, jak musiałam iść na pochód, to z koleżankami bardzo bawiłyśmy się, potem wracaliśmy do biura na Bigos i piwo. Aha, no i wieczorem festyny różne były organizowane też? Były, raczej myśmy nie korzystały z tych ulicznych festynów. Przyda się pan szczerze, że ja w życiu swoim, wie pan, to byłem raz tylko jedynie na pochodzie i raczej unikałem go, no. Czym to roboty chłopskie, nie żadne komunistyczne. Jest bardzo ładnie, najładniejsze święto, bo wiosenne jest pięknie w mieście wtedy. Podszyli pod to święto, bo oni też są z klasy, nie, z klasy robotniczej, to wcale nieprawda. To nie od dzieciństwa. Nie jest święto komunistyczne, tylko święto klasy robotniczej. A dla mnie od dzieciństwa bardzo lubiłam to święto i chyba zawsze będę je lubić, bo jest najbardziej ładniej. Dekorowane było zawsze ładnie, no teraz brak tych defilat, ale w ogóle bardzo, bardzo ładnie. Najładniejsze święto dla mnie. Gra w tenisa w parku Poniatowskiego. A żadne festyny? Nie, nic takiego.
Okropne święto. A dlaczego? Mimo, że ludzi pracy. Dlaczego? Bo kiedyś z obowiązku musiałam maszerować w pochodzie majowym, a ostatni raz to było na pierwszym roku studiów, bo studiowałam na Wydziale Lekarskim w Akademii Medycznej i w mundurze wojskowym musiałam iść, a potem się umigałam. Ja uważam, że powinno być tak, jak było kiedyś, bo... No, dlaczego akurat tak? Wydaje mi się, że to, co było bardziej realne, jak to, co w tej chwili jest. No, taka krótka odpowiedź. Dziękuję. Pamiętam, że przed wojną to był 3 maja, 1 maja nie była, więc nie znam się na polityce. Kiedyś to było święto, ale teraz to, wie pan, święto w kalendarzu, ale normalny dzień dla nas będzie. Normalny dzień pracy. No tak, panowie są taksówkarzami, to nie było różnicy. Czy była kiedyś różnica? Ja nie wiem. Więcej kursów? Nie, absolutnie, nie, absolutnie. Nie, dzień normalny, nie, jak się w robocie może taki dzień wypoczynku, ale na pewno nie kojarzy się to z tym świętem, jakie było kiedyś obchodzone, nie? No tak, na robotnicę, ale komuniści jako robotnicę wprowadzili, a że w Chicago to ja nawet nie wiedziałam. A czy jakieś bardziej kolorowe wspomnienia się wiążą z tym? No, myślę, że to było bardzo kolorowe święto, czerwone głównie. No na pewno w pewnym sensie jest kolorowe, bo przecież to jest wiosna. Zaczyna się wiosna, choćby sam fakt. Dzień wolny od pracy. Lada. Głupi program w telewizji. Bardziej kolorowe to ja miałem kolorowe, bo tak dyrektor kazał mówić, tylko Grzesiek zapisuj kto tu nie był. Zapisuj tak. Kto był, wiesz, a potem zobaczymy jak to będą premie, to tamto, to zobaczymy. To się wiązało z finansami ciągle, także. To represje były, jak tam ktoś nie szedł, czy coś w tym rodzaju. A przeważnie w budżetówce okres podwyżek wypadał na ten czas, no to ludzie szli. Przede wszystkim ja lubię, żeby było czysto i na 1 maja, żeby nie wiem, wiesz, no, dzień i noc robili, to było czysto, o. Czyli Łódź była bardziej kolorowa. No, kolorowa i czysta pewnie. Przede wszystkim. Wszystko było wymalowane, Boże, czy oni tam nie odrządzali, ale mnie się to podobało, dlatego. Pierwsza sprawa w ogóle, jako maj, od 1 maja zaczynam się za dziewczynami oglądać, po prostu. A pan też no, to samo dodam za kolegę. Klasa robotnicza obchodziła to święto w dawniejszych latach, może w innym świetle, może w innych żądaniach, może powiedzmy no w jakichś innych formach tego, ale ostatnio komuna to przekształciła na masówkę przymusową z podpisywaniem list, z wymuszaniem, z karalnością, jak ktoś nie przyszedł w ogóle, zbieganie transparentów, które potem się wyrzucało po bramach w ogóle, to by potem komuna zniszczyła to święto. Bo to święto chyba było jakieś obchodzone jako w ogóle klasy faktycznie robotniczej w dawniejszych latach, ale nie tak jak komuna przekształciła na jakiś wielki sukces komuny, no. Tak mi się wydaje przynajmniej. Moje skojarzenie 1 maja to jest wyjść w pokoju. A, no też, no. W moim zdaniem, żeby wszystkich komunistów żyjących, począwszy od 45 roku, osobiście zdolny byłbym spalić w Oświęcimiu. A może jakieś bardziej kolorowe, nie tak dymiące wspomnienia, abstrahujące od polityki? W ogóle żadne. Żadne? Strasznym wrogiem jestem. W ogóle cokolwiek jest związane nawet z kolorem czerwonym. No nie bardzo brałam udział w tych specjalnych świętach. Znaczy w okresie szkoły chodziłam na te różne masówki, które wtedy były zalecane. No a potem to już wypadłam z transu, pracowałam. Nigdy nie byłam ani członkiem PZPR-u, ani żadnej innej organizacji. Nie interesowało mnie to specjalnie. Z ładną pogodą. Zawsze 1 maja jest słońce. Mi się kojarzy zawsze z bardzo kwaśnymi minami ludzi idących w pochodzie i z jakimiś czerwonymi chorągiewkami i z takimi beznadziejnie uśmiechniętymi dziećmi. Czy wiem, że jak byłem mały, to bardzo lubiłem chodzić w pochodach. Tak, bo wtedy
przebierałem się w stroje szermierczy. Ja dostałam rower. Pelikana pamiętam. No. A zawsze gołąbek na sztandarach, nie pelikan. Nie, ale rower pelikan. No. Nie, ale rzeczywiście, tak kojarzy mi się jeszcze z taką radością. No śnieg, nie, w którymś roku, ale w którym to było? 86 bodajże, 5, padał śnieg właśnie. Tam mi utrwiło. No i to często padał śnieg. Raczej to już nie ten pierwszy maj, to też było ze Stalina, nie? No bo to były grupami chodziły ludzie, prawda, i musiały, nie to później zabierali premię ludziom, no tak było. No jakieś imprezy później były, coś inne, takie rzeczy, festyny. Rozrywki, festyny, troszkę tam dali, coś, jakieś piwo wypić, no tylko tyle. Z myciem okien. Co roku 1 maja myłem okna. Niestety, taka jest prawda. To tylko takie skojarzenia? Tak, i z opowieściami moich kolegów, jak to się świętowało kiedyś. Nic poza tym. 1 maja z przeglądem Parażanowa, z muzyką organową w kościele świętej Teresy, no i z imprezami, na pewno nie z pochodem. Mi się kojarzy to z... No z czym? Z niewygodną sprawą, no. Po prostu byłem tu, jak pan tutaj jest, tylko byłem po tamtej stronie. Mnie za darmo po prostu zwinęli i mnie odwieźli tam, dostali świadkę i mnie puścili. Na tym dziękuję.